Cześć kochani, witam Was na kanale Henna dla Miasta Opole i dzisiaj przypadkowo trafiłam na takie fajne wydarzenie o otwarciu jednego przedszkola w naszym mieście. W tym odcinku pokażę, jak to wyglądało. Dzień dobry wszystkim. Przyszedłem tutaj z bajką swojego autorstwa, ale także udało mi się przynieść bohatera tej bajki, Edwarda. I przez chwilkę będę w stanie, jeżeli oczywiście będą chętni, poczytać tą bajkę pod drzewem na kocach. Uwielbiam spotykać autorów i dzisiaj mam okazję posłuchać książkę z ust autora. Pięknie! To właśnie są obiadki, które dzieciaki dostają w przedszkolu. To jest bilans kaszy bulgur. To teraz próbujemy. Z pomidorami, groszkiem, brukselką, marchewką, pietruszką, z solerem. Mam okazję zjeść kolację dzisiaj. Taką malutką łyżeczką. I tak, to jest kasza, którą dostają dzieciaki w tej przedszkolu. Słychał, naprawdę? Chcesz spróbować? Zakończenie rodzice dostali takie fajne listy, jak można szybko i dobrze ułatwić życie swoje z dzieckiem. Wojtek to też dzisiaj ma spełnienie swojego marzenia. Anakota! Najlepsza. Jeszcze zdrowa do tego. Sama pycha. Sama śmietanka, żelatyna. To jest krótki przepis. Dzisiaj na naszym spotkaniu, otwarciu żłobka, skupiliśmy się na tym, żeby łączyć pracę żłobka i pracę w domu w kontekście na przykład języków, tak, tej dwujęzyczności. Też jakby odczarowaliśmy adaptację, w jaki sposób ją przejść, żeby i rodzic, i dziecko jakby wyszły z całego tego procesu jak najbardziej zadowoleni. My chcieliśmy, żeby rodzice zobaczyli placówkę. Dodatkowo jeszcze przygotowaliśmy taką niespodziankę, ogromny globus, żeby dzieci razem z rodzicami pobawili się troszeczkę w jakby odkrywanie świata. Dzisiaj na warsztatach rodzice mogli się dowiedzieć tego, jak budować taki harmonijny tandem między domem i właśnie żłobkiem. Czyli jak to zrobić, żeby te rzeczy, które promuje się akurat tutaj, zdrowe żywienie i dwujęzyczność, jak sprawić, żeby osiągnąć jeszcze większy sukces w tych rzeczach, czyli jak to przenieść również do domu, jak wzmacniać zdrowe nawyki żywieniowe, te, które stosujemy, czyli dużo owoców, dużo warzyw i zieleniny. Mówiliśmy o harmonijnej adaptacji, bo wiele rodziców ma świadomość, że czas oddawania dziecka do żłobka nie należy do najłatwiejszych, zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców, dla rodzica. Dlatego dzisiaj przygotowaliśmy warsztaty z psychologiem, podczas których mogli się dowiedzieć, jak może się zachować rodzic, by pomóc i sobie, i dziecku przejść przez ten wymagający czas. Całe to wydarzenie, podczas którego było naprawdę wiele atrakcji, udało się zrealizować również dlatego, że mamy bardzo fajny zespół wszystkich pracowników, którzy się zaangażowali, pomagali w przygotowaniu, też prowadzili sami warsztaty, więc to jest bardzo fajna rzecz, że udało się to zrobić wspólnymi siłami. Kochani, naprawdę to jest tak wspaniale, kiedy pozytywnie zakręcenie ludzi coś tworzą bardzo pięknego od serca i to od razu widać we wszystkim. Także dzisiaj trafiłam na takie fajne wydarzenie, gdzie ludzie pomagali rodzicom budować poprawnie relacje z młodszymi cudami swojego życia.
właśnie ze swoim rodochą. Cieszę się, że takie ludzie mieszkają w naszym mieście. Kochani, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Łapki w górę i do kolejnego odcinku.